Dzień dobry wszystkim, witam się z wami dzisiaj. Z mężem idziemy do kina, więc pokażę wam, jak takie koreańskie kino wygląda i ile bilety kosztują. Ale zanim pójdziemy do kina, to albo pójdziemy najpierw do optyka, bo mąż musi sobie nowe okulary zrobić, bo złamały mu się poprzednie. Ale to zobaczymy, czy najpierw do optyka, czy do kina. Ale jak coś, to wam to wszystko pokażę, jak wybieramy nowe okulary i tak dalej. Także to bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dzisiaj akurat właśnie do kina idziemy, będziemy jechać metrem, więc nie samochodem. Także taka odmiana, ale nie mamy daleko, także szkoda paliwa, bo paliwo drogie. Jesteśmy w kinie, o 11 jest seans, więc mamy jeszcze 20 minut. Idziemy na film The Roundup 2. Za dwie osoby, za bilety mąż zapłacił 18 tysięcy wonów, to jest jakieś 60 zł. Więc w sumie wychodzi za jedną osobę 30 złoty za bilet. Dokładniej wam tutaj w przeliczeniu na nasze pokażę. Oczywiście do kina jak się idzie, to bez popcornu ani niczego innego nie da się iść, więc tutaj mamy serowy popcorn. Taką dużą kolę. Ja mam lemoniadę wiśniowo. No i mąż zamówił sobie hot doga, więc będzie jadł. Także czekamy i będziemy fajnie się bawić. A w ogóle ja nie powiedziałam, ale to jest mój pierwszy raz, kiedy jestem w koreańskim kinie. Także zobaczymy, czy dużo zrozumiem z filmu, czy nie. Kaku. Annyeong. Muszę mięsa. Jest? Imię? Bomże Doshi 2. I go action? Take
traffickers that we couldn't. You're too slow to make the bay. Już obejrzeliśmy film, był bardzo ciekawy. Dużo było zabijania, ale też były elementy śmieszne, komediowe, więc nie wiem, czy ten film jest w Polsce, ale jeśli by się udało, to polecam wam go obejrzeć, bo można się pośmiać i tak. Teraz będziemy szli do optyka po okulary, więc też wam pokażę, co i jak. Wyszliśmy z optyka i ja mam okulary przeciwsłoneczne. A on idzie tańszy angiel na łaj. A Wu będzie miał nowe okulary w następnym tygodniu. Tak. Mal. Toccati. A teraz jesteśmy na jedzą. A i będziemy jeść. Okonko. Zobaczycie, jak przyjdzie jedzonko. Co zamówiliśmy? Na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że taki luźny filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to
zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie ten kanał, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!